Czy to już nagrywa? Tak! Czekaj, a jaki dzisiaj mamy dzień? Dzień dobry, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego, dlatego jestem tutaj ja, ponieważ nie umiem mówić po polsku, jak się okazuje. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Mój sąsiad robi schody, to słychać, nie? Co za persona non grata. Kontynuując, nie umiem mówić po polsku, dowiedziałem się o tym podczas korekty książki 66 dusz. Kiedy do mnie wróciła po raz pierwszy, była cała zasmarowana na czerwono i na niebiesko, ja stwierdziłem, bo ja nie umiem mówić po polsku. Ja szybko pobiegłem do lustra, spojrzeć sobie w twarz. To nie była w ogóle polska twarz, tam był ten... ten, co miał te ryby na klacie namalowane. Nie Listner! Bej! Duchaj, bej! Jakiś potomek Tatara tam stał po prostu, nie Polak. I się okazało, że ja naprawdę nie umiem mówić po polsku. Pani korektorka zapytała mnie, dlaczego ja piszę, że chodzimy po kolanach? Nie ma po kolanach. Jak? Jestem na czworakach. Jak to nie ma po kolanach? Słuchaj, kobieto kochana, jeżeli wracasz z Bibę dryndą i wylecisz cię cały bogaty, wewnętrzny, baśniowy świat i cię dryndziosz wyćpnie na chodnik, to po kolanach, po całym firtlu, gaską wracasz do chałupy, ale się okazuje, że stara zakluczyła drzwi i już wiesz, że jutro na obiad tej będą same suche pyry. A w głowie masz taką kołomyję. O! I naprawdę nie potrzebujesz MI6, żeby zrozumieć, co my mówimy. Ała! Już mi lepiej. Słuchajcie, ale wracając do tej korekty. Teraz sprzedam wam taką petardę, ponieważ pani, która maglowała mój tekst w kółko i w kółko i w kółko, czepiała się o to zakluczyć drzwi. Dlaczego my zakluczamy drzwi? No bo to jest szybciej niż zamknąć je na klucz. No jak już bardziej genialne to być nie może. Więc tam było pełno takich powiedzonek i ja starałem się chociaż raz wymanewrować tą kobietę gdzieś tam bokiem i mi się udało. Udało mi się i nikt tego nie wie, nawet ludzie, dziewczyny z wydawnictwa. I ja już wam powiem, że na stronie 107 u góry jest takie zdanie. Przed zamknięciem drzwi papież upewnił się, że nikt nie krząta się po korytarzu, po czym zakluczył je, odcinając się od reszty służby. I kto jest najbajszcza? Słuchajcie, ale tak na serio, święto fajne, ale potrafi wpędzić w kompleks. Nie ma śmiacia się, no. Bo ludzie później się bajają, że coś powiedzą i powiedzą źle. I później przestają mówić. I jak przestają mówić, to się stają mrukami. Jak się stają mrukami, to wiadomo. Heroina! Dobra, nie wiem. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Poprawnej Polszczyzny. Celebrujcie jak chcecie. Ale na Boga mówcie poprawnie. Bo nie daj Boże, zamówicie pizzę na zły adres. Cześć!